Jest to bardzo na pewno nieobliczalny zespół. Mają bardzo doświadczonych zawodników, z których każdy z nich może wziąć ciężar gry na swoje barki. Co ważne, też mają nowego trenera, więc na pewno wniósł tam wiele świeżości i nowej energii, przez co mogą być tym bardziej nieobliczalni. Poprzedni mecz na pewno wspominam bardzo dobrze, bardzo emocjonujący do samego końca, gdzie do samej końcówki ważyły się losy tego spotkania. Na szczęście wialiśmy ze zwycięstwem, niestety okupiliśmy ten mecz kontuzją Piotra Wielocha, który do teraz do nas nie powrócił w pełni zdrowia, więc mam nadzieję, że tym razem cali zdrowi skończymy i również ze zwycięstwem.